Siema, z tej strony Gaspatio, no i to jest 8 odcinek z serii z gry Ratatouille. Nadal jesteśmy na miejskim targu, który jest tak naprawdę tutaj największym miejskim targiem w Paryżu w tej grze. I pójdziemy zaraz sobie na kolejną misję. W poprzednim odcinku wykonaliśmy dwie misje. Pierwsza polegała na zasileniu tego tutaj wózka widłowego, a druga na strąceniu jedzenia z półek. Tutaj jest podejrzana ryba, którą też musieliśmy strącić, żeby to później najprawdopodobniej zagrabić. Teraz idziemy na kolejną misję, która znajduje się gdzieś tam. Z tego co pamiętam, także idziemy. Przepraszam, jeśli mogę się krztusić na tym odcinku, ponieważ jakaś chrypa mnie dziwna dopadła. Mam nadzieję, że nie będę chory. Więc dobra, lecimy tędy. Cerka nie potrzebuje. Czekajcie, niech ten mały może zawróci. Jakim cudem on mnie niby widzi? Skoro te kółko się prawiło. Lisz lizaka i idź stamtąd, człowieku. Dobra, poszedł. Przepraszam. Muszę czasami to odcharkać, że tak brzydko powiem. Czekajcie. Idziemy tu. Dobra, ostatni raz to był. No i lecimy tutaj. Zobaczymy co teraz. Prawie skończyliśmy. Zostało nam jeszcze coś trudnego. Trudnego. O co? Idź za tą starszą panią i włóż jej jedzonko do torby, żebyśmy je mogli później zabrać. A więc najpierw okradamy targ, a potem staruszkę? Gusto się wściekł. Kto to jest, Gusto? To ten szef kuchni. A nieważne, wchodzę w to. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je ojcu. Ale skąd ja mam wziąć jedzenie? Aha, już rozumiem, czekajcie. I teraz muszę chyba... tutaj... iść, dobra, okej. Ale nie tutaj, no ja nie mogę, nie tędy. Jak tam się dostawało? Nie pamiętam już jak tu się... tam się szło. O dobra, tu jest miotła. I teraz szybko. No dobra, wrzucaj to do tej torby. To udko. Takie wielkie jak dla naszego Remiego. Dobra, czyli udało się. Czyli teraz jeszcze chyba tylko tamta babeczka i ryba. Czyli po to strącaliśmy tamto jedzenie. Okej, dobra. Aha, okej, dobra. Teraz tędy muszę najwyraźniej iść. No kamera, proszę cię. Nie mam ochoty na takie zabawy teraz. Zwłaszcza w takim momencie. Wbijamy więc tędy teraz. Słuchajcie. Ona tam jeszcze chyba nawet nie doszła, więc mamy tą szansę. Ja nie wiem, czy ona tam cały czas będzie stała, czy... mamy na to jakiś ograniczony czas. Ja nie wiem, czy ona nas później nie będzie goniła, ta babcia. Ale miejmy nadzieję, że nie. Czekajcie. Lecimy tędy. Teraz tu. I wrzucamy tą babeczkę do jej torby. Dawaj tą babkę. Pięknie. Czwarta minuta dopiero. Ta misja wcale nie jest taka trudna na chwilę obecną. Dobra, chrypka mi ustała. Chyba musiałem się wygadać, kurde, na tym odcinku. Mam 80 FPS-ów. Znaczy, miałem ogólnie. Dobra, idziemy za nią, że też ona się nie kapnie. Kurde, aż bym jej chętnie pomógł, bo ona się tak męczy z tym wózkiem. Tak, bardzo uczynny jestem, wiem. No, pewnie ta chrypa dlatego, że beatboxowanie cały dzień ćwiczyłem. Nie chcę się chwalić, ale tak ćwiczyłem. Kurde, jak się tam teraz trzeba było dostać w tamto miejsce? Ja pierdzielę. Chyba już wiem, czekajcie. Tu, dobra, lecimy, lecimy, bo ja nie wiem, czy to nie jest kurde na czas. Tylko znowu nie mogę się śpieszyć aż tak mocno. Teraz bierz to. Kładźżesz to. Kurde, no! Naprawdę! Co za gnojek, nie? Postaram się. Ja pierdzielę, ale ten...
robiony zostałem. Ale dobra, przecież ja tędy mogę iść, jaki ja głupi. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Jest tam ona jeszcze? Jest tam, dobra, 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 szybko, szybko. Czy też ona mnie nie zauważyła, chyba jest serio ślepa. Dobra, jest, udało się. Teraz tylko Remi tą rybę tam daj. Okej, musiałem się napić. O, i dobra. Chyba się udało. Jest nasz brat. Tutaj, Emil. Oczywiście musiał coś zrzeć. Dobra, misja wykonana. Mamy 9600 punktów gusto już. Czyli do 10 000 już dość mało nam zostało. I teraz chyba musimy po prostu przejść sobie tędy. I dostać się tu do Emila. No, a on nic nie zrobił. Naprawdę, wybaczcie, że tak cały czas to robię, no ale... Dobra. Czyli powoli będziemy już odchodzić z tego targu. Bo jedzenie już jest praktycznie nasze. Na pewno pod koniec tego wszystkiego będzie nas ktoś gonił. Pomóż Twitchowi w zrobieniu zwarcia w systemie elektronicznym. Tak, to już mieliśmy. Tak. No i spoko. Dobra. Zobaczymy, czy będziemy mieli na to wystarczająco dużo czasu. No ale widzę, że tak. Okej. Dobrze, że tutaj mamy zawsze coś takiego, co już znamy. Całkiem dobrze. Więc dobra. Pyk. Nie, kurde. Pomyliłem się, ale dobra. Udało się i tak. Zobaczymy, jakiej długości będzie ten odcinek. Aha, ta babcia tam usypia, mamy rozumieć. A my bierzemy jej torbę. Aha. No okej, może być. Otwórz sekwencję kolorów, naciskając przyciski. Sekwencje kolorów pokazane są w dolnej części ekranu. A, dobra. Aha, dobra. I co teraz? Nie, nie to chciałem zrobić. Czekajcie. No ale co teraz? Co mam teraz wcisnąć? O to mi chodzi. No nie to, tylko... Kurde, o co tu chodzi teraz? Dobra, ludzie, już jestem i ogarniam to, ponieważ tutaj nie mamy zmieniać tych kolorów strzałkami, tylko przyciskami U i I, co jest, powiem wam szczerze, kompletnie bez sensu. Dobra, tu jest dobrze. Już jak widzicie, tutaj o to mi chodzi. Dobra, teraz tak. Tak, tak. Dobra, teraz tak. Tutaj... Czekajcie. Aha, dobra. Tutaj to. Tutaj to. Dobra, przesunęło się. Jak widzicie, teraz już to ogarniam. Tutaj to muszę zmienić. Serio. Tak, dobra. Tutaj to. A tutaj to. Tak. Nie, nie tak. Nie, dobrze zrobiłem. Tak. Tutaj to. Pyk, pyk. Czekajcie, tak, tak. Dobra. Tak. Tak. Okej. Teraz tutaj muszę zmienić. To jest dobrze. Tak. Pyk, dobrze. Dobrze. Tutaj tak. Teraz tu jest dobrze, tak. Tak. Okej. No i dobra, udało się. Czyli tak naprawdę to było proste, tylko musiałem ogarnąć sterowanie. Więc będę musiał wam wyciąć moją męczarnię paruminutową. I teraz będziemy ciągnęli linę znowu, tak?
Tak, pomóż Gitowi w ciągnięciu liny prawej dolnej części. Dobra, ja już to wiem, więc dobra. Czekajcie. Chwila. Nie to, tylko... Czekajcie. Dobra. Okej, przydałoby się tam na ten środeczek znowu wcisnąć. O, właśnie o to mi chodziło. Cały czas by się przydało to robić. No, na przykład w ten sposób. Okej, tym razem się już nie udało. Tak do 3 razy sztuka to ciężko. No i chyba jeszcze 1-2 razy i będzie okej. No i pięknie. Czy teraz będzie nas ktoś gonił? To mnie bardzo ciekawi. Mamy ten wózek od tej babci. O kurde, co się dzieje? Wystrzeliło nam ten wózek. Już myślałem, że on w głowę dostanie. Aha, dobra, czyli nam się udało. No ale oczywiście on nas musiał zauważyć. Czyli to chyba oznacza, że znowu będziemy zwiewać. I to przed nim. Czyli dobra. Wiejemy stąd, kurde. Serio, ta babcia też nas będzie goniła? Ja pierdzielę, no co za ludzie, nie? Mi się tutaj przyciski mylą, ja pierdzielę. Nie, 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 nie. Naprawdę. Więc dobra. Lecimy dalej. Teraz szybko, naprawdę. Dobra, cięcie robię. Dobra, ludzie. Naprawdę. Ale na szczęście mogę nadal uciekać. Będę szybciej, szybciej. Dobra. Teraz wiejemy tutaj, tędy. Udało się, dobra. Jezus Maria, jak się zesrałem tutaj teraz. Jakim cudem? Dobra, ludzie, już jestem. I mam nadzieję, że teraz już mi się uda, bo powiem wam szczerze, że troszeczkę wnerwiające tutaj to jest, ta ucieczka. Idę szybko, 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 wiej, 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 wiej. What the fuck? Serio, musiałem zlecieć. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Naprawdę. Naprawdę. Dobra, tym razem mam nadzieję, już się uda, bo już nie mam tutaj siły do tego. Więc lecimy bez zbędnego przedłużania tutaj dalej. Teraz się tu, kurde, trzeba ślizgać. What the fuck? Może spierdzielmy trochę w ten sposób. Dobra, super. Fuck, co się tam dzieje? Nie, nie, nie. Kurde. Jesteśmy tutaj. Czyli nie jest najgorzej. Najlepiej będzie się chyba trzymać cały czas z tej strony. Bo właśnie o to mi chodziło. Jakim cudem? Jakim cudem? Dobra, cięcia na razie nie robię. Kurde, dobra. Jest okej. Zostawcie mnie w spokoju, kurde. Co za ludzie. Ten jedzie, kurde, za mną. Aha, okej. Dobra, ludzie, jestem. Udało się uciec? Jest, udało się. Nareszcie. Poślizgnął się. No i do chłodni. Troszeczkę, kurde, będę miał montowania, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i zamastam. A nasz Remi ucieka. Ciekawe, co się z tą babczą stało. No ale dobra, najważniejsze, że się udało. Zjazd życia. Aha, okej, misja wykonana. Mamy równe 10 tysięcy punktów gusto. Bardzo się cieszę. No i myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, mimo że jest dopiero prawie 17 minuta. Tutaj mamy ten ten wózek od tej babci. Także dobra. Chyba mi jakby co przeszła, wy możecie zostawić łapkę w górę, napisać miły komentarz, zostawić suba nowi widzowie i kliknąć dzwoneczek. Tak więc to by było już dzisiaj na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Nara.